Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w grze Isle of Arrows. Ostatni materiał bardzo mi się podobał ta giereczka, to czemu by w nią jeszcze raz nie zagrać? Szczególnie, że poświęciłem troszeczkę czasu i przyszedłem ten, nazwijmy to, samouczkowy tryb, dzięki czemu odblokowałem codzienne wyzwania, więc dzisiaj sobie takie wyzwanie zrobimy. Zostało nam niecałe 6 godzin, możemy spojrzeć na nasze statystyki, jeszcze nic tu nie robiłem, więc nie ma nic, ale możemy zobaczyć statystyki innych graczy. Najlepszy gracz ma ponad 1400 punktów, jak rozumiem to chodzi... To jest punktacja tego dzisiejszego wyzwania. Albo, no raczej tak, więc lecimy z tematem, z tego co rozumiem. Plusem jest to, że będzie więcej monetek wypadać z naszych pokonanych przeciwników. Natomiast my nie możemy stawiać wieżyczek jedna obok drugiej. Czyli musi być jakaś przerwa między wieżyczkami. Więc lecimy z tematem, zobaczymy jak to się prezentuje. Okej, okay. I tutaj mamy 40 fal do przejścia. Dobra, chciałem sobie spojrzeć, nie wiem na co liczyłem, że coś tam sobie zobaczymy, ale okej. Ja jak zwykle tu musi kliknąć nie tam co trzeba. Nie wiem, bo uznałem, że zobaczymy jakieś tam rozpiska, ale to rozpiska jest tutaj u góry. Jak na dobrą sprawę. Dobra. Pierwsza fala to nie robi, tylko straciliśmy pierwszą rzecz, którą mogliśmy dostać. Czyli... Tutaj, no właśnie, teraz nie mogę tu stawiać, okej. Okay. No to myślę, że tu postawimy. Postaram się pociągnąć tę drogę do góry. A później jakoś ją zawiniemy tutaj, czy coś. Mamy bomby, mamy mosty, więc mamy wszystko, co tu może być. Więc siups w tym miejscu. Tu chyba jak kliknę, o, to tu się dowiemy. Bonusowa karta. Fala 3, czyli między drugą a trzecią falą jest bonusowa karta. Po czwartej fali jest jakiś evencik, no dobra. Mam hajs, to mogę już na dzień dobry wydać go, żeby przesunąć naszą drogę. Dzięki czemu mamy dłuższy tutaj zasięg. Oczywiście jak ktoś nie wie totalnie o co chodzi, to polecam zobaczyć jakieś moje wcześniejsze filmy z tej gry. Ale prosta zasada, przeciwnicy zaczynają tu, my możemy im wyciągnąć drogę i chodzi im o to, żeby dojść tu. Jak 10 razy dojdą, to z nasze życie, to przegrywamy. Czy tam 10 chłopków jak dojdzie. Dobra, uznajmy, że poczekamy. O, łatwo idzie, tak na dobrą sprawę. O, 4. Albo mogę losowo rozwinąć sobie wyspę. Dobra, zróbmy to. Okej. Co dawał ogród? Dostaniemy po prostu monetkę za to, że to postawimy. No dobra. Tu mogę sobie postawić na ten moment. Why not? Złota flaga? O, dostanę złoto za każdy teren, który ta flaga doda, bo flagi dodają teren. Ten poza naszą wyspą, jak rozszerzają nam wyspę. I będzie monetka, kurde. Tylko, że... No tutaj byłoby 4, to by było 3. Nie mogę tego z dala od mojego... od mojego miejsca, nie? Kurcze. To najwięcej, to by było tu, 4. A tu już jest 3. Tu nie mogę, niestety. To się musi stykać z tym, co już mamy. No to tu. 4 monetki. Nie narzekam. Chyba zacznijmy tę falę. Okej. Fajnie było to zakręcić i w ogóle puścić tu później drogę jeszcze. No w teorii już mogę... A, nie mogę. No nie mogę przez to, że tu jest to, ale to mógłbym usunąć. No bo tam do góry nie wiem, chciał już tutaj zakręcić, tutaj byłby zawijas, chociaż tutaj nic nie zbuduje, jeśli chodzi o wieżyczkę, więc równie dobrze ono, to by mogło jeszcze iść o jeden do góry. Tak, żeby tu musi być przerwa, wieżyczki nie mogą być obok siebie. Dobra, to postawimy tam i tu byśmy dali w lodową wieżyczkę, na przykład coś takiego, bo tutaj chciałbym właśnie zawinąć drogę, na o ile to będzie możliwe oczywiście. Więc spróbujemy. Lodowa wieżyczka spowalnia. Dobra. I następny jest właśnie zawijas. Więc jeszcze kupię hajs. Znaczy za hajs drogę. Ok. I tak byśmy właśnie chcieli tutaj to zawinąć. Dobra, poczekamy. Troszkę ich tam spowolniamy. No wiele to nam na temat nie daje, ale to nie jest istotne. Czyli tak jak mówię, no tu nie postawię. A przy tej mogę. A, czyli ta wieżyczka się nie liczy. A, welp. Welp tak zwany. No dobra. No trudno. To będzie wieżyczka ostatecznej ostateczności.
tutaj na przykład. No taka też jest przydatna, prawda? Więc ją postawimy. Flaga. Prosiłbym tu gdzieś flagę. No tutaj mogę. Bo mam most, więc mogę drogę zbudować. To jest ikonka mostu. Wtedy budujemy po prostu wykorzystując to w miejscu, gdzie jakby nie mamy naszej wyspy. Więc tak mogę flagę trzasnąć. To nam się powiększy. Dobra. Ruszajmy. No tu jeszcze sobie radzimy. Zawsze jest ta wieżyczka do pomocy. Uuu. Magiczne koło. Spin to win. No dobra. Play. Za czym się stanie. Co nam wylosuje. Koło fortuny albo i nieszczęścia. Coś złego obstawiam. Uwaga. Rozwaliło mi drogę. A to świństwo. No dobra, to zrobimy nową. Tylko, że tu muszę most wykorzystać jeden. Przez to, że walę tej wodę. Jakby trudno. O! Dwa ogrody to nam dają. Za każdy jeden dostanę. Tam sobie gdzieś trzasnemy. Dobra. No czyli nam się zwróciło szybciej. Po prostu przesunęliśmy kafelek, nie? I wieżyczka zwykła. No tu mógłbym. Za bombę. Dobra. To wyburzyliśmy. I teraz mogę tu zrobić drogę. O, dobra, wykorzystane mosty. Dobra, na razie to tyle. To tam to spowalnia, to strzela, więc jest git. Tutaj wszystko strzela, tu jest jeszcze wieży. Dobra, jest miłość, jest radość. Co to robiło? Magazyn. Jak przylega do dwóch wieżyczek, to dostaniemy bonusową kartę. Czyli w teorii jakbym tu postawił na przykład. Dobra. Albo losowo rozszerzam wyspę, albo biorę jedną drogę, albo cztery bomby. Szczerze, może bomby. Nigdy nie wiemy, czy się nam nie przyda. Uuu, jaka dziwna droga. No nie, taka droga to mi się w ogóle nie przyda chyba. Ale zobaczymy zaraz. Już nie będę na to hajsu wydawał. Poczekamy, zobaczymy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. No bo ona jest taka. I no wtedy mogę rozwalić, no bo tu nie, no to mogę użyć bomby i wtedy to pójdzie tak, jakbym chciał. Bo ja chcę iść tu. No dobra, niech będzie, że tak wykorzystamy to. Flaga. Nie. Tu tylko mogę. Dobra, niech będzie. No, z lodową wieżyczką, która jest kolejna. Poczekamy sobie kawałek. No tam jakieś wieżyczki by się przydały w tym momencie. Oj, tu może być nieciekawie i będzie nieciekawie. O, albo nie. Jednak nie. U, a już się bałem. Black market. Na czarny rynek możemy wejść. Ceny w sklepie są zmniejszone o jeden. Dwie dodatkowe lodowe pułapki, te spowalniające, dodane do randomowych kafelków drogi. Nie, to na pewno nie. Za dużo hajsu nie mam, żeby wchodzić na czarny rynek, to niech ceny w sklepie będą mniejsze o jeden. Może to nam się przyda w przyszłości. No uznajemy, że tu będzie szła droga, no to w dwóch miejscach ten lód by nam pomógł, a nawet w trzech ewentualnie, więc splejsujmy to w tym miejscu. Dobra, suniemy dalej. Poprosimy o ogród na przykład tam. Dostajemy za to złoto. Dobra, poprosimy wieżyczkę. Tam nie mogę, bo nie mam mostów. No tu mogę. No przyda się, no bo tu będziemy ciągnąć. Tu akurat są trzy. Dobra, splejsujmy i lecimy z tematem. No przynajmniej ta wieżyczka od razu coś robi, a to też mrozi. No ale tutaj będziemy chcieli odciągnąć tę drogę, nie? Oj, 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 nie pozwolę. Dobrze, że tam było to spowolnienie, bo tak to raczej przeszedł. No ta droga mnie tu nie interesuje. Ona mogłaby mnie zainteresować gdzie indziej. Tutaj, no ostatecznie byśmy tak poszli. Przecież no ta wieżyczka wtedy, no tak by, jakby to poszło tak tutaj, nie? No bo ta wieżyczka mogłaby tutaj się wykorzystać, jeszcze tak się nie wykorzysta, a my tutaj nie postawimy nic. Więc trochę szkoda.
Więc uznajmy, że jakby to szło tak, to szło tak. Dobra, czekajcie. Tak nie mogę, bo tam są te drogi, w sensie te ogrody. No ostatecznie gdzieś tam możemy uznać, że później to będzie tak, bo to na razie to tu postawię. Kolejna droga też jest taka do dupy. Bo tu musi być jeszcze prosto. Tu by mogło iść, ale nie może, bo jest woda, nie? I ta woda teraz przeszkadza w tym, żebyśmy to zrobili po mojemu. Tu tak nie mogę zrobić. Tak mnie nie interesuje, tak mnie nie interesuje, tak mnie nie interesuje. Tak nie mogę, bo tu się musi zawinąć. A tu nie mogę, bo za daleko. No gdzieś tam mogę na przyszłość to postawić. Dobra, na razie więcej nie będę wydawał hajsu. Musimy mieć długą drogę, nie? Bo inaczej, ojejku, ten ma niestety tarczę, więc ten na pewno przejdzie. Ledwo, bo ledwo, ale przeszedł. Ale dobra, odnowiliśmy sobie żyćko, bo doszliśmy do 10 fali. Mamy ryneczek. Prostą drogę chcę. A, tu nie mogę, a muszę postawić teraz na tym, no dobra. Krzywa nie, jeden most może by się przydał. I to tyle. Flaga. No w teorii tamta flaga, tylko że most wykorzysta się, to nie ma sensu, to tak lepiej. Dobra. Tutaj dużo wody się zrobiło. Nie mam hajsu, więc nic więcej nie kupię. Musimy lecieć z tym, co mamy. Ten jest mega szybki. Dobra, zginął. No tego starczą trzeba pokonać zdecydowanie. Okej. Co by nie zrobić, to nam się nie przyda. Nie chcę wykorzystać mostu na to. Więc... No tu nie mogę przez to, że to jest woda, nie? Chyba, że tu, no bo ostatecznie tu chcemy zrobić zawijasa. Dobra, to mogę to już tutaj wstawić. Co to jest? Dostaniemy 2 złotka. Jeśli to postawimy bez łączenia z inną drogą. Spróbujmy. Tylko, że tak jakbym chciał, to nie pozwoli. No bez łączenia z inną drogą. Dobra, czekajcie, no to tu... Tu możemy. Dzięki za 2 złotka. Flaga z drogą. Kurczę. W sensie, no... Zupełnie ta flaga nie zostanie wykorzystana. Ale przynajmniej będę miał już tam dłuższą drogę, bo już mnie to zaczyna mierdzić, że to się nie rusza w żaden sposób, więc już to zrobię, wykorzystując bombę, żeby nam ta droga się wydłużyła. I lecimy z tematem. Potem zobaczę, jakaś nowa wieżyczka mi się trafiła. Kolejna będzie. Więc zaraz się przekonamy, co to tam jest. No błagam, te tarcze trzeba mu rozwalić, okej? Okay. Dawaj, 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 dobra, sopoko. Dostań złotko za każdą falę, gdzie nie stracisz żyćka. Spoko. Chociaż wiadomo, im dalej w las, tym jest to będzie trudniejsze. Dobra, spróbujmy coś takiego zrobić. Tu jest jakaś wieżyczka. A, jest silniejsza, im więcej kafelków z ogrodem do niej przylega. Teraz mi mówicie o czymś takim. No ale tu nie mogę postawić, wiadomo. A, ona tak dziwnie strzela. Kurczę. Kurczę, kurczę. No to wypadałoby ją gdzieś w środek wcisnąć, zamiast czegoś innego. Ale wtedy ona też nie będzie silniejsza, nie? No bo nie ma jak... Czekajcie, jak tu będzie szła droga, i tu idzie droga, i tu idzie droga. No tu ostatecznie nic nie mam związanego z wieżyczkami, przez to tak jak to zbudowałem, więc zdaję sobie sprawę. No tutaj to ogarnie 5 kawałków, a będzie miało przy sobie już na dzień dobry 3 drogi. No zawsze coś, nie? A nuż się uda, dobra. Trudno, postawię tu. A nuż się uda i dojdziemy w ogóle do tego. Tutaj mamy co? A! Ta wieżyczka będzie jeszcze silniejsza. A Boże, no to tego już nie postawię. Będzie jeszcze silniejsza, ale to się nie opłaca w tym momencie.
No bo tutaj już nie mam takich wieżyczek. No chyba, że tu postawię i uznajmy, że tutaj damy jakieś. A tak na przyszłość to postawię tam. Czyli to są wieżyczki natury i jak to by stało przy nich, to by one by były silniejsze. Dobra, ice trap. Szczerze. No ja mam tylko jeden most. Może gdzieś tam na przyszłość tu postawimy. Prosta droga, ale nie stać mnie, to będzie w następnej turze. No dobra, jeśli tutaj nie stracimy żyćka, to dostanę dodatkową monetkę. Czy to się uda? No niestety chłopy z tarczą idą, jeszcze jeden ma tarczę, więc będzie problem. No niestety, on ma całe życie i tarczę, więc on przejdzie. No mówiłem, że nie będzie za dobra, ale tu mogę przeciągnąć tę drogę. Dobra, dwa złotka wydamy, będzie flaga. Ja wiem, że ja nie muszę z tego korzystać, nie? Byczki. Ja zdaję sobie sprawę, ale... Dlaczegoż miałbym nie korzystać? No i tu bym musiał wykorzystać most. Ale wykorzystajmy, to się nam przynajmniej poszerzy. I chyba nawet w końcu uda mi się tu zakręcić. Przynajmniej mam taką nadzieję. No i ten za daleko biegnie, dobra. Tam już chyba nie mają tarcz. Ale są silni. Dawaj, zabić go. Okej, okay, dostaliśmy dodatkowe złotko. Teraz to bym chciał tutaj. Przez to, że tu jest woda, nie ma. Ja muszę mieć prostą drogę, małą. No dobra. No ale później to idzie tak. Bo tak to sobie wymyśliłem i tam nic w to nie strzela. Nie wiem w sumie, jaki jest sens tego lutelu, jak tutaj nic nie będzie strzelało. Nie, no będzie tam, ale mogło więcej. Droga z wodą wiosny nie czyni, bo nie mam, no mogę usunąć tę wieżyczkę, prawda? Ale tego nie chcemy robić. Czyli ta droga z wodą jest beznadziejna. Nie, my chcemy iść do góry, to tutaj by była ta droga z wodą, jak już. Kolejna wieżyczka. Za wodę jej nie postawię. To jest zwykła wieżyczka, więc tutaj nie ma sensu jej stawiać. No tu aż... A tu nie postawię przecież też. No my chcemy tutaj, żeby to zakręcało. I tam do góry to ma iść, tak? Czyli tu, jak już. No bo to ma iść tak, 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 dobra. To tu postawimy. Dobra, na więcej mnie nie stać. No ale trzeba już kończyć tę drogę, bo w tym momencie my tutaj nic nowego nie robimy, a właśnie robi się tylko przez to trudniej. No właśnie, dobra. A byłaby złotko dodatkowe, a tak to nie będzie. Ja tu muszę coś... Jak to było? Coś tu trzeba... Tak, coś cokolwiek muszę tu postawić. No to ogród. A, bomb więcej dostaliśmy. Okej. Okay. Kurczę, potrzebuję prostej drogi, no gro. Prostej drogi, małej. Mała, prosta droga tutaj musi być. No zaraz się okaże, że pójdziemy tam, ale to będzie useless wtedy. No chyba, że pójdziemy w drugą stronę z tym, że to pójdzie tu, a to tu zawróci. Ostatecznie, tylko że wtedy zamkniemy, już nie będziemy mogli robić dłuższej drogi. Czy to jest dobry pomysł? Uznam, że we shall see. Nie, no ja chcę tu iść. Tu, musimy iść tutaj. Musimy iść tutaj. Chcemy tam iść, dobra. No i następny Cannon Tower to będzie bardzo dobra wieżyczka z działem. Niestety nie ma jakiegoś potężnego... O nie, Olbrzym na pewno przejdzie. Dobra, chociaż zabijcie jednego. A strat niestety tutaj nie uchronimy. Kurde, jakby tego jeszcze się dało, no dobra. A wieżyczka taka nie może stać obok tego, okej. Okay. No w sumie to już zrobiło swoje zadanie, ale tak tam nie mogę przecież postawić. No to tu, nie? Dwie bomby zużyjemy. I tutaj będzie waliło. Chociaż... Bo tu miała być jeszcze droga i tu, to w teorii tu by było lepsze. Bo będzie więcej waliło, jeśli tu powstanie rzeczywiście, więc... Może tak zróbmy.
Czy to jest to? Tak, w końcu. To jest to, co mnie cieszy. No i super. O, nawet studnia będzie w następnej. No i widzicie, mamy fajną teraz wieżyczkę. Przepotężną, która mocno klepie. Tylko, że wiadomo, no jeszcze. Tam jeden ten trójkącik, powiedzmy, nazwijmy to, zakręta, zawijas. Dobrze, że ten grupcie przynajmniej tylko jedno zabiera żyćka, a nie dwa, bo mógłby równie dobrze dwa, jak jest taki wielki. Co to robiło? Dostań złotóweczkę, nazwijmy to, za każdą wodę. W kolumnie. W sensie w kolumnie, że tutaj, tak? To trzy. No to jest najwięcej, ile mamy. Trzy. No dobra. I teraz... Kurczę, to się tak nie da, jakbym chciał. Myślałem, że tam sobie rozwalę. Ale nie ma tak dobrze. No i co? Chcieliśmy iść tu. No i w sumie tutaj zawijasa zrobimy. Będzie mega długie. I flaga. Tutaj nie chcę. Na bombie. Też tak głupio. Ale tam iść, no my chcemy tu iść bardziej. Tu nie chcę, no bo tu ma być wieżyczka i ma walić. Dobra, dam tu po prostu na razie. Żeby było, później się to wymieni. Kurde, no jeden zawijas jest mi potrzebny. Nie to. To mi się nie przyda. Może tu jakoś. Znaczy, no możemy iść tu i wokół tego zawinąć. A. Że tu musi być woda i później znowu będą problemy przez to. No ale... No chyba, że tu... A... Tu nie mogę, bo dwie bomby byłyby potrzebne. Tu byśmy puścili tę drogę, myślę. Dobra, to na razie tak niech będzie. Błagam, potrzebuję jednego słodkiego, małego zawijasa, no. To się nie liczy raczej, bo to musi być wokół. Chociaż na ukos. Może jakimś cudem. Ale już nie będę na to bomby zużywał, myślę, wiecie. To jest znowu wieżyczka, która jest silniejsza, jak jest gardenik. Ostatecznie na tu by mogła... Nie może tu powstać, kurde. Tu by mogła powstać. Ale nie wiem, czy ona ma aż taki zasięg, ale zobaczmy w następnej turze. O ile dożyjemy, biorąc pod uwagę, że... No jedna tutaj nas... Kurczę, możemy to przegrać. Ten przejdzie, to przegramy. No to nie. Dobra, nie przegramy, ale jest nieciekawie. No szkoda, że ten z tą tarczą tak daleko dochodzi, ale ha, dobra, daliśmy radę. O nie, i dodatkowo... Ajajajajajajajajaj. No tutaj dwa. No ale tu nie mogę, nie? No szczerze lepiej tu... A, tu to miało to być, dobra. To tu walniemy. Bo tu będzie pomagało. Jest, widzę to. Widzę naszą radość. Widzę naszą niezgubę. Tutaj. I patrzcie, jaka teraz długa droga się tu zrobiła, ale oczywiście teraz problem jest to, że na razie tylko jeden chłopek się pojawił. Widzicie, jak teraz daleko wylatują i możecie sobie robić, co chcecie, przyjaciele. Nie przejdziecie, zginiecie 10 razy. No dobra, w sumie. Gość daleko zaszedł. Przynajmniej pieniążek wypadł. Tam z tą wodą to nic nie zrobię, żeby tego zawijasa ukończyć. Pytanie, jak my chcemy z tym zawijasem iść? No chyba tak. I tu możemy, tu są wieżyczki, to tutaj możemy to pociągnąć ostatecznie, żeby tu się wspomagało. Więc splejsujmy. Tutaj mamy flagę. Dobra. No jest dużo miejsca. Taka dziwna droga. No nie mam bomb tyle, co trzeba. Jak to tam ma iść? Tak. No dobra. Jestem za. Przynajmniej ta wieżyczka trochę postrzela. I hajsu więcej nie mam. Ale tam to zrobione. Tu się cykam, no cztery żyćka nam zostały. Jakby coś dało nam jeszcze żyćko, to byłbym mega szczęśliwy. Dobra, przeżyjemy jeszcze te fale. Ale wolałbym chociaż jednego pana zabić. O, ale jak to strzela w ogóle mocno, fajnie.
Dobra, jeden na pewno. Błagam, 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 błagam. Zróbcie coś, zróbcie coś. No nie. Najgorzej, dobra, odzyskaliśmy żyćko. No, najgorzej, jak gości przyjdzie z krachą życia, nie? Dodatkowy kafelek do zobaczenia, w sensie w kolejce, jeśli dobrze rozumiem? Albo... Karty zawierające wodę można za darmo ominąć. Może spróbujmy to. Prosta droga, tu mnie nie interesuje prosta droga. Chyba, że... ale tu nie mogę. No tu nie będę mógł. Więc ta prosta droga to co najwyżej na tego pieroga. Może bym tak zawinął, to takiego ślimaka zrobił. Why not? O, taka dziwna flaga. Mogę spróbować na razie tutaj to dać. Co to było? High ground. A, jak tu postawiłem wieżyczkę, to ma większy zasięg. No kurde. Dobra, nie mam hajsu na więcej wieżyczek. Tam będzie git. Dostaliśmy monetkę. Tu się obawiam. No najważniejsze to pozbyć się panów z tarczami. No przynajmniej pozbyć się ich tarcz. No to jest większa szansa, że bez problemu ich zabijemy. Dobra, nie mają już tarcz. Na pewno jeden zginie. Olbrzym pewnie przejdzie, co? Chociaż jest nadzieja. Jest nadzieja. Dobra, zaczynamy zarabiać. Wieżyczka. Gdybym był wieżyczką... No tu nie chcę, bo ja chciałem tu ciągnąć drogę, nie? Tu nie postawię. Tu nie postawię. Tu bym mógł. Pewnie jest jakieś miejsce, które ja ciągle omijam, bo jestem głupi. Ale że już mostów nie mam. Ja wiem, że tak głupio, że to się łączy, jak tutaj byłaby przerwa, no to tu wieżyczka by się wcisnęła idealnie w środku. No ale jesteśmy kim jesteśmy i musimy akceptować to. Może tu zrobię wieżyczkę taką na wszelki wypadek. Statua. Co robi statua? Dostajemy dwie bomby, kiedy jest otoczona. A, bo już teraz nie mam bomb. Czyli będziemy to musieli... Gdzie? Gdzie? No chyba tu. Dobra. Mam hajs, ale te ice trapy to takie niepotrzebne, nie? Wiem, że nie muszę tego stawiać, no ale jak już dają, to czemu mam nie brać? No ice trap tylko na jeden to taki trochę słaby ice trap. To bym musiał mieć bomby. Znamy, że tu będziemy szli z tym. Dobra, splejsujmy tutaj. No taki zawijas tu mi się nie przyda, bo nie mam bomb, ale tak gdzieś jakbym to bym tamto usunął. A, to mi się nie przyda też tutaj, bo nie mam mostów. No dobra, a tutaj jakbym miał gdzieś coś... Chciałem iść prosto, to tu takiego zawijasa potrzebuję, a później takiego zawijasa tu. To nie zrobię. Mhm. Nic ciekawego z tym nie zrobię. Dobra, nie chce mi się myśleć, gdzie by to mogło być, więc po prostu pominiemy temat, lecimy dalej z tematem. Pominiemy temat, lecimy dalej z tematem. Inteligentne. No dobra. Tutaj to wydłużenie troszkę nam pomogło. Nie twierdzę, że nie. Kurczę, przeczytam zaraz opis tej wieżyczki, czy czasem jak tutaj nie dam jakoś, czy coś tu nie ma większego zasięgu może, czy jednak tylko wokół. Błagam, nie róbcie mi tego, no a tak mało życia, dziękuję. A most i bomba, chyba wezmę to. Ring towers apply potion to enemies. Trucizna, ale ring towers, wieżyczki ringowe. Czym są wieżyczki ringowe? To nie były te przecież.
Nie wiem, czym są Ring Towers, więc uznam, że może nad ich tu nie będę miał. Więc już wezmę bombę i most. To się bardziej mogłoby przydać. Nie, przylegające, czyli tylko wokół, czyli... Ale przylegające... Czekaj, czy możemy się dowiedzieć? Masz 1-10. Ty masz... 1-0-5. No przepraszam. Jak tutaj... A, bo ty masz 1-0-5, bo to ci dał. No dobra, czyli ty masz za to 0-5 i za to 0-5. To ci nawet nic nie daje w takim razie. Czyli to tylko tu, tu, tu i tu. Mhm. Flago, o flago. Tam bym musiał wykorzystać, to nie chcę. Dobra, coś takiego zrobimy. Prosta droga mnie nie urządza. Nie, tutaj mnie cik-cik urządza. Tu nie mogłem... A, mogę za bombę. No, chyba zrobię tutaj, żeby już było. Później znowu będziemy się męczyć. Dobra, niech będzie. To... Czekajcie, a nie miałem za darmo? Nie miałem za darmo... A, to coś źle zrozumiałem. Myślałem, że nie wzięliśmy, że za darmo skipuje, jak ktoś ma wodę. Szukali mnie jak zwykle. Banda decydentów. O, hop, mam nadzieję, że nam umrze. To mocno bije jednak, te wieżyczki. No jednego na pewno, ale czy drugiego zabijemy? A, dobra. Przynajmniej trochę zarobimy. O, Cannon Tower, fajnie. No tu byśmy chcieli, ale no nie. No nie. No kurde, no nie. Czekajcie. Tu nie mogę przez wodę. Tu można to wykorzystać. Szczerze, no niech będzie, ale nie jestem zadowolony. To było tego nie robić. Szkoda, że to ma taki mały zasięg. No tutaj, nie? Jakbyśmy to rozszerzyli, to tu będzie na 3 waliło. A, bo mógłbym... Jakbym miał bombę, to w sumie tu byłoby idealne. Ja pierdziu. A było nie marnować bomby na tę drogę, nie? No tutaj w sumie nie zapominam o tym. Bo to raczej na... W sumie nie pomyślałem o tym. Ja na ukos mogę przecież budować. No, to tutaj byłoby idealne miejsce na tę wieżyczkę. No. No, ale nie ma. To muszę tu zrobić. Bo już lepiej wykorzystać, niż nie wykorzystać. Ale oczywiście na razie to i tak nic nie zrobię, potrzebuję tego. Dobra. Gardenik. Czyli jakbym... no to tu nie mogę. To jakbym chciał naturę, to tutaj bym musiał postawić. Albo tutaj. Dobra, tam postawimy może. O, jest. Patrzcie. Jaka długa droga się zrobiła. Arrow Tower. Uznam, że może trzeba bardziej to wzmocnić tutaj. Tylko, że nie mam bomb i to jest problem. No bo tu nie mogę. No tutaj bym mógł, ale bomba jest potrzebna do szczęścia. A tak, no to tylko co najwyżej w tym miejscu, licząc na to, że tutaj w końcu będziemy mogli pójść dalej. Dobra, lecimy z tematem. Tam trochę postrzelamy. Dobra, jeden gościu przeżył, już umarł. Tutaj złotóweczka. Druga złotóweczka. Kolega umarł, dobra jest. To wyzwanie mi się bardzo podoba. To wyzwanie mówi jedno. Lutelku, nie jesteś aż taki beznadziejny w tę giereczkę. No ja wiem. Inaczej by było budować te drogi, to w ogóle byłoby super. No ale. Wtedy nie byłoby wyzwania, prawda? Shop będzie niedługo. Bynajmniej nie pracz. Może tracz. Nie. My chcemy się zawinąć tu. Ma być zawijas. Pa. No dobra, mogę tam zrobić, nie? Na przyszłość. Co my tu... Co był workshop? Dwie wieżyczki, dostaniemy drogę. Dwie wieżyczki matka miała. No nie, to nie jest wieżyczka. Kurczę. Pewnie jest jakaś, gdzie mogę to postawić, ale jestem ślepy.
Znaczy bomby nie mam, więc no. Tutaj. No w sumie. Tutaj wieżyczka była całkiem cacy. Dobra, postawię to tu chyba, chociaż albo tu lepiej. Ale nie mam bomby, no to muszę tu postawić. Niech będzie. Droga. No tak. No tu bym mógł, a nie, bo tam jest woda. Tu bym mógł, no i tak ostatecznie chcemy, więc zrobię tę drogę. Tu jedno małe proste i będziemy szczęśliwi. Oj, tu się zaczyna robić problem. Dobra, jednak nie. No tu się już ładnie rozszerza nam ta droga. Wydłuża bardziej niż rozszerza. Szerokość jest cały czas taka sama. Kurczę, ten jak wyleciał mocno, ale dobra. No tutaj chcemy jeszcze tę naturę, wieżyczkę natury. Dobra, na pewno to chcę kupić. Długą drogę na pewno. Tu się nam pięknie rozszerzy. Zawijas. Powiecie, że mam most, więc mogę tu to zrobić i chyba jednak tak zrobię. Dobra. Flaga to nie, podziękuję. Czy jest sens tutaj rozszerzać? Jakby no, wszędzie jest sens rozszerzać. Uznam, że nad hajsu teraz nie wydam. A tu mi się podoba. Tu mi się zaczyna nie podobać. Oj, dobra. Jest git. A tutaj już ładna się droga zrobiła, tak na dobrą sprawę. Jest git, moi drodzy, jest git. A jak nie jest git, to będzie git. Nie wciskam wam git. Kitu. Kit. Ładniej brzmiało, w sensie rymowało się. Troszeczkę. Boomersko, bo boomersko, ale jednak, no. Wiecie. Weselu się nie oszuka. Siups. A to mógłbym obok siebie? No ale po co nam tu tyle tego, nie? Pa. No bo plan był początkowo taki, żeby tutaj zrobić zawijasa. Ale czy chcemy, nie wiem. Dobra, na razie to zrobię tutaj. Później będę najwyżej kwiczał, że kwiii. Dobra, tu chcemy to. Kurde, nie mogę, tak? Ja pierdziule. Szkoda, no bo tu chcemy wieżyczkę. To postawię tutaj, licząc na to, że w końcu tutaj też postawię dzięki temu. Arrow Tower. Znaczy, Archer Tower to chyba było. No tu chyba zrobię, nie? Lepiej tu, niż nie tu. A, czekajcie, bo jeszcze tu miałem postawić. Beznadziejne miejsce, zdaję sobie sprawę, ale chodzi o to, że dostanę bonusową drogę. Czy to jest tego warte? Uznajmy, że na razie nie i na razie to tu postawię. Tylko za bombę. No dobra. A, droga zawijasowa z rzeką. No bomb już nie mam. Byli, ale się zmyli. Tak bym może chciał później, ale no dobra. No to nie, trudno. Hajs wydany, przynajmniej przesunęliśmy się dalej, nie? Oj, dobra. O nie, tu są tacy już z tarczami. Święte tarcze mają. Trzeba ich klepać, póki ich tych tarcz nie mają, bo tym jak je mają, to... To jest dupsko tak zwane. A ten jeden ma całe życie, to jest problem. Uwaga, o! Zwiększyliśmy sobie income. Im więcej mamy hajsu, tym większy mam income. Że jest plus 2, zamiast plus 1. Ja zdaję sobie z tego sprawę, nie? Jakby nie było. No i także o tym zapomniałem. Nie macie na to dowodów. Nie, to prędzej tu coś zrobię. Ale nie zrobię, bo flaga. Nie zrobię, bo woda. Nie zrobię, bo nie ma dojścia. Nie zrobię tak, bo nie ma bomby. No tak zrobię, co najwyżej. Dobra. Dobra, dawać kolejną falę. Oj, dobra. Ale tutaj jeszcze przyda dodatkowa obrona albo rozszerzenie drogi.
Wydłużenie, Witalku, wydłużenie. Zdecydowanie wydłużamy, nie rozszerzamy. No pamiętajcie, moi drodzy, jakbyście mieli coś robić, nie rozszerzajcie, wydłużajcie. Ale co, Lutelu? To już każdy niech sam się w swoim sumieniu domyśli. Co ma sobie wydłużać, a nie rozszerzać. A to boli, wiecie? Ale boli, ale boli. Oj, jak boli. To sobie rozszerzymy. Wydłużymy. Oj, jak boli, oj, jak boli. A ja nie mam mostu, żeby tutaj zrobić. Kurczę, dobra, czekajcie. A tu na chcemy na przysz... Bym miał most, bym miał jeszcze dłuższe. Go. Na razie tak. A tak, wieżyczki nie mogę obok wieżyczki. No to tu będzie wieżyczka i tutaj przez kolejne kilka tur mamy spokój. Raczej można do końca. Dobra, więcej hajsu nie wydaję. Obawiam się teraz tego, bo w sumie... Dobra, nie obawiam się. Jestem potężny. No ale tutaj to było w ogóle cacy. A i ja, jakbym miał bomby, pamiętaj, Lutelku, tu możesz coś wstawić. Byłoby super. No dobra, jednego na pewno zabijemy, więc przeżyjemy te fale. Tutaj raczej nikt nie zabiera więcej niż jeden punkt żyćka. Jakby tarczę dostał na koniec, to byłoby... Co to robiło? Byłby plot twist. Aha, jak to postawiłem bez łączenia, to dostanę 2 złotka. Znaczy no... Ja mógłbym, ale nie mogę. Cierpienia młodego Lutela. Mógłbym, ale nie mogę. Mogę tamto po prostu sobie trzeba... Ale nie, nie mogę tak o... Tak o, nie mogę. Tu mogę. Workshop, co to było? Aha, że jak do 2 wieżyczek dołączone, to dostaniemy drogę. Do 2 wieżyczek. No tu postać wieżyczkę to tak trochę dupsko. Jak wiemy, znaczy to jest Ice Trap, a nie Tower. No bomby nie mam, żeby to postawić w tym samym miejscu. Do 2 wieżyczek. Chyba postawię to na razie tu i później będę myślał. Lećmy dalej. Flaga łamaga. To taka beznadziejna flaga. Rozszerzę tam sobie. No droga, no to tu mogę wydłużyć też troszkę. Chociaż korci, żeby tu, ale jednak tu się też może robić problem. O, jest, w końcu. Trująca pułapka. Gdzie my chcemy taką trującą pułapkę? No nie mam bomby, a tu by było najlepiej, nie? Jakiś zawijaz gdzieś tu jeszcze istnieje, przydatny w użytku? No nie, zbyt. Stawiać to dla jednego to tak głupio, ale no w tym momencie albo to, albo nic. Na pewno jest jakieś miejsce, którego teraz nie widzę, gdzie to by bardziej pasowało, ale już przemilczmy ten temat. I lećmy. Tu git. Tu będzie stracone. Uuu, ledwo, bo ledwo. Ja ta trucizna nam tam uratowała dupsko. Oj, tu może być. Co to takie szybkie? Kurde. Nie przesadzacie? No jeden z tych szybkich na pewno przejdzie. No nie ma szans, żebyśmy go zabili. Kurde, szkoda. A, przeżyć przeżyjemy, no ale wiadomo, każde stracone życie to... Przybliża nas... każde stracone życie przybliża nas do śmierci. To by się spodziewało, ale oddało nam to życie. Strać twarzyczka, bo znaleźliśmy jakiś relikt. Nie. Żadnych 2 życiek nie mam zamiaru tracić. Dajcie mi złotko. Hej, złotku. Na wszelki wypadek... Nie mam mostu, żeby to przedłużyć. Kurde. No trudno. Zapomniałem. Jest Ring Tower, o którym tam coś kiedyś mówiło. A to jest naturka. 3 naraz strzela. Naturka kon... Ale to tak dziwnie strzelo! Okej, to ma dziwny zasięg, ale to tu musi... Bo tutaj będzie miało wtedy wie... Chociaż... Czekajcie, czy ja się uparłem? Tu nie ma nic, że to będzie dawiało... Nie, czekajcie, to jest tak, że...
Dobrze. Bo to ma, że przy ogrodzie będzie więcej, ale tu mam jeszcze budynek, który zwiększa o 75% obrażenia przyległych z natury, więc to jak najbardziej tu, kurczę, blade, pasuje. To prawda, tylko te 5 kafelków ogarnie, ale no lepsze to niż nic, prawda? Plejsujemy. Hajsu trochę wydam. Nie wiem, gdzie tu jakaś droga by się jeszcze mogła przydać. Już tu się taki robi plot twist. Tak, tutaj gdzie miała być wieżyczka. Tak szczerze to nie wiem. Gdzie bym to nie dał, to będzie dziwacznie. Dobra, tutaj sobie dam. Długa droga. Kurde, czekajcie. A, dobra, mogę, bo już chciałem krzyczeć, że tu nie mogę. Mogę. Ja wiem, że ten zawijas, ale już uznajmy, że idziemy dalej. 2 gardeny. To się opyla. Kurde, jakbym miał bombę, to tu byłyby 2 gardeny, ale to by nic nie dało na tę wieżyczkę. A jakby miała być jeszcze wieżyczka natury, to tutaj byśmy mogli ją wcisnąć za bombę na przykład. To splejsujmy. Jest Arrow Tower. No bomb dalej nie mam. 2 ostatnie. A, tu nie mogę przecież. No bomb nie mam, to jest największy problem. Stawiam to tutaj na końcówę. Albo wcale. Nie mając bomb, już nic tu nie usunę. Dobra, na 2 ostatnie to są ostatecznie, a nie tylko jeden ostatni kafelek. Lećmy z tematem. Chyba dobrze, że jednak tę wieżyczkę tam zrobiłem, chociaż... No dobra, no zobaczymy. Na razie to przegram, jak to wszystko przejdzie, co tu idzie. Już jeszcze przegram w sumie, no bo 4 idzie. Ojejku, błagam. Dobra, już nie przegram. Okej, okay. No te tarcze cholerne, święte. Błagam, ja nie chcę nic stracić. To mi nie pomoże. Mosty. Tu ja też nic nie zrobię. Słuchaj, to tu powinna być bardziej flaga. Czemu ja tam nie robiłem flagi? Bo jesteś debilem. Ogródek, mój panie. Whatever. Myślę. No tu fajnie, ale most jest potrzebny. Most. Kurczę, most, no dobra. No tutaj przy tej drodze to tak głupio, ale musimy to rozszerzyć jakkolwiek. Tu to mało nam daje, tu muszę rozszerzyć. Dobra. O, jest high ground. No okej. Okay. Ice trap. Nie no, tu ja na razie nie muszę się tym przejmować. Ale nie mając bomby, to też nie mam pojęcia, gdzie tu mógłbym ice trapa walnąć. I nie mając mostu. No tu, tak? Ale no po co? Tam już jest w tym miejscu akurat. Więc to takie 3 na 10. No tu jak wydłużymy... A tutaj high grounda mamy. High ground nie działa na to. W sensie no nie jestem w stanie, bo musi się przytykać do czegoś. Nam tu... A później będę myślał. O! Markiecik.
A jak to jest otoczone, to będę mógł wejść do black marketu. Dobra, idziemy z falą. No, ledwo tu wybroniliśmy się tak naprawdę. Tu zobaczymy, są dwa chłopy z tarczami. Dobra, jedna padła. Błagam. Okej. No i patrzymy. O nie, tam już jest chłop z mieczem. Zbliżamy się do mojego końca jednak na tej drodze, coś czuję, ale te inne już też są takie ryzykowne, można powiedzieć. Chociaż dobra, zostało ich ile? Dwóch. Olbrzym na pewno umrze. Super. No nie wiem. Chłop z mieczem potężniejszy od chłopa starczu, jeśli chodzi o obronę. Przejdzie, nie? Z krechą życia, ale... Trzeba tu strzała. Flagi zamieniają się w wieżyczki po umieszczeniu. Albo powiększyć wyspę. W dupie, to już wolę to chyba. Szkoda, że to nie działa na obecne już flagi. A teraz już pewnie żadnej flagi nie dostanę. Tu jakbym coś wcisnął, to będziemy mieli full otoczone, prawda? Ring Tower. A, to są takie dziwne. Szkoda, że nie mogę tu. Tu dwa. Aj, szkoda, że tamto nie, tego nie. Tu cztery, ale nie postawię, bo wieżyczka. Tu tylko dwa. No tu byłoby super, ale nie mam drogi, znaczy mostu. Tu nic nie zrobię. Tu nie mogę, bo drogi są już zrobione. Jakby to kurczę. Bym tu nie postawił, to w sumie to bym tu ustawił. A ile dróg to ogarnia, nie? Nie, ale jest się lutelem, to się tak nie robi. Która... No, boli, nie? Tutaj bym to kurde, jakie to by było piękne. Jakie to by... Ale debil, no. Lutel to debil. Dobra, dajcie pomyśleć, frajerzy. To kto to powiedział? Nie no, chyba ta... To jest straszniejsze, ale dobra, to jak tak ustawię, to będzie 3. No tu nie ustawię. Dobra, już trudno, niech będą te 3. Życie. Życie jest ciężkie. Jak wszyscy o tym dobrze wiemy. Teraz albo umieram, albo nie umieram. Ojej, ja tu umieram. Ledwo tu się wybroniliśmy. I tu chyba umrzemy jednak. Chociaż, dobra, nie umrzemy. O, nie umarliśmy. No gościu, błagam, zabijcie tego czopka. Okej. Okay. Nie ma tych chłopów ze świętymi tarczami, to oni aż tyle ciosów na siebie nie przyjmują, to jest też łatwiej w takim wypadku, więc to zrobimy. Ale mosty dla pana starosty by się przydały. Ale boli, jakie to by było piękne tutaj, ale nie, bo ten debil musiał coś innego zrobić, kuj. Dobra, tu musimy poszerzyć dróżkę. Niekoniecznie tak chciałem, ale albo tak, albo wcale, no bo tego nie pociągnę tu w żaden sposób. Więc, no trudno. Zawija z 3 złote mi niepotrzebny w żaden sposób. Jest flaga. Chyba, że tak to pójdzie, nie? Znaczy, no to tak musi pójść. No tu chcemy... I flaga, która się zamieni w wieżyczkę. Na taką zwykłą wieżyczkę. Ale to by oznaczało, że moglibyśmy ominąć ten problem, że nie mogę wieżyczkę o wieżyczki stawiać, no bo ja stawiam flagę, nie wieżyczkę. A że ona potem się zamienia, no to kurde inna kwestia, nie? To by było idealnie. Am I right or not?
No. To nie było takie głupie. Opatrzcie. I teraz jeszcze to mogę nawet zrobić dłuższe. Cyk, jak pięknie. To było... A, jak ogrody, to się robi silniejsze. No to pytanie. Nie no, to raczej będziemy musieli, żeby to szło tutaj, więc tu jest jeden ogród, ale to tylko tak czy siak, no tu by strzelał, tu by w dwa strzale, tu nie mogę. To tu chyba postawię, no tutaj ogarnia więcej, jakbyśmy to przeciągnęli dłuższego. No bo brak bomb boli. Ewentualnie to tutaj, to ogarniemy aż dwie. No dobra, może tutaj jednak. Niech to nam pomoże jakkolwiek. Patrzymy wpierw tu. Raczej będzie git. Tutaj, ojejku, tu jednak będzie problem. Tu ogarnięte, tak. Czy to już jest nasz koniec? Ja mam dwa... Oj, będzie mój koniec. Ja mam dwa życia przecież, a tam chłopy z tarczami idą. Kurde, jeden przeszedł. O nie, nie, nie. No to jedno życie. Ostatnie życie. Ajajaj. A ci raczej nie przejdą. Za wolni są, już dwóch ma mega mało życia. Ale teraz jeden czopek jakkolwiek i nas udupia. Wywala wszystkie płytki z wodą na krańcu mapy, to się nie opy... No. Na początku każdej fali, jeśli mamy 0 złota, dostajemy 2, to nie, no to bomba i most. Chyba w najlepszym możliwym momencie. I teraz się zrobiła wiele dłuższa droga tutaj. Może to mnie uratuje jakkolwiek. Co to był watch post? Przyległe wieże zadają 10% więcej obrażeń i celują w pierwszej kolejności w chłopków, którzy mają najwięcej życia. Tylko, że... No tu... Dobra, ostatecznie tutaj też był problem. Myślę, gdzie to postawić, no. Gdzie to, kurczę, postawić? Dobra, uznam może, że jednak tu to by się przydało. I tak, wykorzystać bombę. No tutaj to już się nie opyla, żeby bili tego, który ma najwięcej życia. No właśnie, im dalej, i myślę, że jednak ostatnio w filmie zrobiłem właśnie błąd, że im bliżej końca, tym takie coś się nie przydaje. No bo nie chcemy, żeby bili tych, co mają najwięcej, tylko tych, co mają najmniej, żeby jak najwięcej zabić, zanim przejdą. Ale bombę wykorzystywać, ja pierdziule. No tutaj wykorzystać bombę, cyk, myk, ale mieć później... No w sumie mam dużo bomb. Dobra, może tu? Bo tu jestem w stanie później dać wieżyczkę. Zaryzykuję. Prosta droga, ale już nie mamy mostów. No to tak. Co, korzystamy z bomby, czy nie? Uznam, że nie. Ja tu chciałem zawinąć się. No, łączyć nie mogę ze sobą. Dobra, zróbmy tak. I to będzie wieżyczka, flaga. Tu, ostatecznie. Tylko, że muszę wykorzystać bombę. Ja wtedy będzie miał większy zasięg. Nie no, tutaj jest większy problem. Bo tak czy siak muszę bombę wykorzystać, no dobra. I teraz mam wieżyczkę obok wieżyczki. Okej. Ice trap. Szczerze, ten ice trap to... Nie wiem gdzie. No, niech stanie tam sobie może. Może tu? Nie, muszę tu, no dobra. Więc...
kasę i nie wydam, czy... Nie, już chyba wydam, wiecie? Czekajcie. Evencik, że shopa nie będzie, pracza. U, jakaś super wieżyczka ultra. Ultra wieżyczka, no tu nie mogę. Dobra, dam tam. Co to jest? A, ma większe obrażenia, jeśli ma wodę przy sobie. Sprawdźmy, jak to... A, to tak dziwnie strzela. No tu nie postawię. Tu nic to nam nie da. Tu to nam nic nie da. Ma przy sobie wodę. Będzie miał zwiększony zasięg. Dobra, sprawdzę. A, to pokazuje od razu, jaki to będzie miał. A dobra, no to wali na 4. Prosta droga. Splejsujmy. Cały hajs wydaje w tym momencie. Tu prosta droga, splejsujmy. No nie, bomby nie będę wykorzystywał. To co, wieżyczkę tu? W sumie to się przynajmniej ogarnie. O właśnie, ale tylko, że ja zapomniałem o tym, że hajs wydałem, głupi jestem. No trudno, nie będzie mostu. Mogę prostą drogę? Jeszcze? Dobra, dajcie prostą drogę. Tak, i zakręconą drogę. Dobra, no i to tyle. Uff, cały hajs poszedł, ale już uznałem, że trzeba. Tu jak? Tu chyba git będzie. Oj, tu się obawiam. A może jednak tu trzeba? Nie, dobra, tu jest git. Ale olbrzym prze... Nie, nie ma szans, żebyśmy olbrzyma tu zabili. Dobra. To teraz pytanie. No tutaj ktokolwiek dojdzie, to już jest po mnie, prawda? Ja mam tylko jeden punkt życia. No i dwóch. Uwaga. Dobra, ostatni. Póki nie ma tarczy, jest git. Okej, okay, przeżyliśmy jeszcze. Mostu nie mam. Więc tu na razie nic nie zrobię. To by się bardziej tu przydało. No to to idzie tu. Zawsze to wydłużenie. Dobra, wydam hajs. I to będzie sobie szło tutaj. No to też było tak trochę nieciekawie i no wszędzie już w tym momencie robi się nieciekawie. Dobra. Nie chcę wykorzystać bomby. Ale będę musiał. A. To... Czekaj, co ty byłeś? Workshop. Ja go tak dziwnie postawiłem. No to mogę tu dać, ale to tylko tam daj jedno. O, dobra, niech będzie. Ej, workshop. Water, Boże, czemu ja... To nie był z wieżyczkami? A to był storehouse z wieżyczkami. Ajajajajaj. Ajajaj, lutelku, ajajaj. A było czytać, a nie uznawać, że wiesz, co to jest. Dobra, startujemy. No już się trochę cykam, nie? No tutaj chłop starczą daleko dolatuje. Oj, przegrane. Nie ma szans, żebyśmy go zabili. No właśnie. Chociaż tam by powiedział, leciała strzała, która by go zabiła chyba. 910. No dobra. To jest mój wynik. 910. Nie pokazuje nawet. Myślałem, że pokażę chociaż gdzieś tam w tym. A to top 40 pokazuje. W Mini Motorways tak czy siak pokazuje twoje miejsce. Tu tylko top 40. 1280. No tyle nie miałem. Ale było 910. Jestem zadowolony. Było trochę błędów. No najbardziej boli, że zablokowałem swoje miejsce tam, gdzie mogłem postawić tę fajną wieżyczkę, która by mega dużo dróg ogarnęła. I to, że nie ogarnąłem, że to, co tam postawiłem, to było, to chciało wodę obok siebie, a nie wieżyczki. No ale ogólnie było fajnie. Więc jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!